Magda, ty dzisiaj wyglądasz ewidentnie jak ikona stylu. Zresztą jesteś taką. Powiedz, czy ty sama tę stylizację sobie dobierasz, czy jednak masz pomoc? Zawsze mam pomoc. To jest tak, że moda jest sztuką, ale też jest robotą. Umówmy się, to wszystko trzeba znaleźć, wybrać. Ja zawsze mam pomoc, zawsze staram się pracować z najlepszymi. Teraz pracuję z Michałem Kusiem, którego uwielbiam i bardzo dobrze się czujemy i rzeczywiście te same rzeczy nam pasują, także jego opieka jest naprawdę super, bo ja po prostu mogę się cieszyć jego pomysłami. Oczywiście wszystko mi się podoba, więc to, co on przychodzi i potem jest trudno wybrać, to, co on przynosi, jest wszystko fajne. A powiedz, czy pamiętasz taką swoją wpadkę modową? Na pewno była nie jedna, ani nie dwie. Na pewno będzie jeszcze nie jedna. Wiesz co, wpadki modowe dla mnie czasami są fajne, dlatego że one tam trochę luzują kucyki. Moda jest fajna, ale nie jest bardzo poważna. Ale też nie musi się każdemu podobać. Słuchaj, modowe wpadki dokładnie, wiesz, ludzie bardzo różnie reagują na mój nowy image. Niektórym się bardzo podoba, niektórym w ogóle. Niektórzy chcieliby widzieć Ligię z długimi włosami. I to jest okej, okay. Każdy ma swój gust, ale my, najważniejsze jest to, żebyśmy się ubierali tak, jak nam pasuje, żebyśmy robili to, co nam w duszy gra i słuchali siebie. I ja po prostu mam taki teraz etap, jestem w takim momencie, bardzo się dobrze czuję w nowym looku. I też, kurczę, poluzujmy kucyki, nie traktujmy tego tak bardzo poważnie, miejmy w tym trochę luzu.